Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest środa, 23 grudnia, minęła 20:25. Jesteśmy na żywo. +507 964 253 507 964 253. Nie potrafię Państwu powiedzieć, czy to był u mnie taki dłuższy proces, czy to jakieś jednostkowe wydarzenie spowodowało. Na przykład takie jak to, co zrobiła Janina Ochojska, że napisała, żeby to TVN i Gazeta Wyborcza zajęły się rozdysponowaniem tej szczepionki, a nie rząd, premier, ministerstwo, bo ona premierowi, rządowi, ministerstwu nie ufa. Ja głęboko wierzę w to, że ona tak właśnie, pani Janina, uważa i tyle. Tam ci naukowcy przecież już udowodnili to, że ten COVID to polega między innymi na tym, że ten koronawirus atakuje pewne organy, takie jak mózg. Proszę Państwa, nie potrafię powiedzieć, czy to był dłuższy proces, czy to jakieś jednostkowe wydarzenie przeważyło. W każdym razie ja zauważyłem u siebie, że ja odczuwam ogromną wdzięczność do organu Adama Michnika. Ja czytam, przyznaję się bez bicia, całą tę Wyborczą, wszystkie te artykuły i to, co też się ukazuje tam na portalu. I muszę Państwu powiedzieć, że właściwie każdy, naprawdę, z ręką na sercu, każdy artykuł z Gazety Wyborczej i z portalu Gazety, który ma cokolwiek wspólnego ze świętami, unaocznia mi, uświadamia mi, pokazuje, na jakim świecie ja żyję, w jakim ja jestem miejscu aktualnie, obecnie. Dlatego, że tam święta i ten okres, w którym jesteśmy, ten przedświąteczny, jest przedstawiany jako jedna wielka tortura, jako niekończące się cierpienie. No jakieś męczarnie po prostu. I ja, ponieważ dzisiaj stanąłem w tym, no właśnie takim nastroju, jak to opisuje Gazeta Wyborcza, przed tym bardzo trudnym dylematem, czy zabić, zamordować zlepek komórek, czy może jednak karpia, no to sobie uświadomiłem, że ja jestem głęboko wdzięczny właśnie Gazecie Wyborczej za to, że ona mnie na ten dylemat przygotowała. Nie, zdecydowałem się na karpia, bo jakbym się zdecydował na zlepek komórek, to jest większa szansa, że mogą człowieka pokazać w teleekspresie i tak dalej. Nie, skarpia, za karpia też mogą, tak, to jest inna sprawa, takie czasy, że mogą. A skoro już jesteśmy przy karpiu, bo ja rozmawiam tutaj z młodymi dziewczynami rozmaitymi, które z powodu tej pandemii nie mogą odbyć tej Wigilii tak jak zwykle u mamy, no i mają dziewczyny problem, na przykład taki właśnie, co tam zrobić z tą rybą. Ja nie chcę wchodzić w te różne regionalizmy, bo to już jest tak, że na przykład u mnie zawsze była grzybowa, prezenty pod choinkę przynosił aniołek, a nie Mikołaj i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o tę rybę, to jest proste jak konstrukcja cepa, to naprawdę nie ma co kombinować. Tylko że musicie pamiętać, kochane, o dwóch rzeczach. Filetowanie ryby. Karpia się filetuje tak, że tam trzeba od grzbietu naciąć. Znaczy, może inaczej. Jeżeli masz odpowiedni nóż, to jeszcze do tego dojdziemy, to w ogóle to jest możliwe. Natomiast jak nie masz takiego specjalnego noża do filetowania ryby, to ja cię proszę, ty tego nie rób. Nie rób tego, bo się tylko narazisz na to, że no nie wszystkie paluszki będą potem sprawne, po co. Jeżeli chodzi o samo przyrządzanie tego karpia, ja mówię o takim tradycyjnym polskim wigilijnym. To tutaj nie trzeba wiele kombinować, naprawdę. Wystarczy sól, pieprz, ta panierka, no to też jest rzecz gustu, bo można w samej mące, można w mące, w jajku, w bułce, obsmażyć delikatnie na jakimś tłuszczu, olej słonecznikowy,
obsmażyć delikatnie na jakimś tłuszczu, delikatnie zrumienić, tak, na patelni, przełożyć do naczynka żaroodpornego, wstawić na kilka minut do rozgrzanego piekarnika, przy czym ten piekarnik nie może być rozgrzany, ta temperatura nie powyżej 180. Wyjąć i już. I to jest do jedzenia. To naprawdę nie wymaga to jakichś zabiegów typu budowa rakiet. Przepraszam najmocniej, bo pan Jerzy? Jerzy z Cieszyna, tak? Dobry wieczór. Tak, tak. Jerzy z Cieszyna. Dobry wieczór. Tak, słucham pana. Ja chciałem nawiązać do dzisiejszego wywiadu pani redaktor Kania z doktorem Targalskim. No, przede wszystkim chciałem doktorowi Targalskiemu pogratulować wysokiego odznaczenia Państwowego Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. No, tylko jedno mnie tutaj zaskoczyło, dlaczego dzisiaj z panem doktorem Targalskim nie było jego kotów. No to jest przecież coś niespotykanego. Mój kot czekał, kiedy wystąpią koty doktora Targalskiego, a tutaj kotów nie było. Ale wracając do sprawy bieżącej polityki. No bardzo dobrze, że pan Kaczyński, prezes, chce do sprawy sądów, reformy sądownictwa wrócić, bo to sprawa, która już powinna była być dawno załatwiona, ale martwi mnie jego wypowiedź, że znowu chce tę nieszczęsną piątkę dla zwierząt ruszać, bo tak już na tym stracił, że szkoda chyba do tego tematu wracać, mógłby sobie to darować. No i nie rozumiem, dlaczego nie chcę poprzeć tej pana prezydenta i jego propozycji w sprawie ustawy antyaborcyjnej. I to tyle. Może pan coś na ten temat wie bliżej, to może się coś dowiem. Dziękuję, do widzenia. Wszystkiego dobrego. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Jerzy. Jeżeli chodzi o pana doktora, to ja kocham pana doktora miłością czystą, nieskażoną i głęboko pana doktora szanuję. Więc wszelkie tego typu życzenia dla pana doktora jest mi bardzo miło przyjmować w jego imieniu. Dlaczego dzisiaj nie było kotów? Fioletowe było w bordowe kropki, pojęcia nie mam. Wracając do tej wyborczej. To ważna sprawa jest, proszę państwa, bo naprawdę jak człowiek sobie uświadomi, ile to wymaga wysiłku, żeby w każdym artykule podkreślać, jak fatalną, męczącą sprawą są te święta, to ja sobie myślę, że oni zasługują na jakiś właśnie chociaż drobny gest podziękowania. I ja wymyśliłem taki, przygotowałem taki nieduży, malutki gest dla każdego Czuchnowskiego i każdej Kublik. Ale proszę to traktować szerzej, dla tych po prostu z wyborczej. Kochani, to jest tak, że każdy ten wasz artykuł, który ja czytam na temat świąt i który jest taki, jak to opisałem, co on mi robi? Jakby to poetycko wyrazić, to taki artykuł, on się zakrada do mnie jak czarny paw do mojej zagrody. To jest nawiązanie, proszę państwa, do takiego przeboju, który wylansowała u naszych przyjaciół Hanna Zagorowa. Przeniesiemy się teraz na chwileczkę w rok 1983 z albumu Dawne Laski. Przy czym nie chodzi o laski, tylko o miłość przecież. Ja też z miłości dziękuję tej wyborczej. Z albumu Dawne Laski. Czerny paw śpiewa Hanna Zagorowa, Stanisław Chlożek, a Petr Kotwald. Bardzo uprzejmie proszę. Być może ktoś z państwa pamięta, jeśli nie, to polecam na YouTubie, można posłuchać. To jest wielki przebój u naszych sąsiadów. Czerny paw. Mhm. Proszę państwa, w tym przedświątecznym okresie mamy cud. Mamy nawrócenie.
Ciekawa sprawa. Od dwóch dni taka najbardziej gorliwa polska katoliczka to jest posłanka Scheuring-Wielgus. Od dwóch dni ta miła, sympatyczna pani poseł powtarza jak mantrę, że należę do wspólnoty kościoła katolickiego, mam prawo do kościoła wejść. Prawdopodobnie ktoś mądrzejszy jej wytłumaczył, że ona musi przyjąć taką linię obrony w związku z tym, co zrobiła. Po tym, jak wtargnęła do kościoła i zakłóciła mszę świętą, a prokuratura ujawniła, że chce jej postawić zarzuty zagrożone karą do 2 lat więzienia. Tylko, że... No właśnie, bo ona tak mówi od 2 dni. A co ta sympatyczna pani poseł na temat kościoła katolickiego, generalnie Jezusa Chrystusa i tak dalej, mówiła wcześniej? W takim wywiadzie ze Sławkiem Jastrzębowskim dla Superekspresu pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus o wierze katolickiej powiedziała coś takiego. Wierzy pani w Boga? Nie. Od dalej. Kiedy pani nie wierzy w Boga? Od 14 roku życia. Jak miałam 14 lat, zdecydowałam, że nie będę chodziła do kościoła, ponieważ uważam, że to jest oszustwo. Oznajmiłam to moim rodzicom i trwam. Ale że to jest oszustwo? Że Bóg jest oszustwem? Czy że nie, że po prostu nie wierzę, nie wierzę w to, że jest... Wie pan co, wierzę, że jest jakaś energia, która nas prowadzi i tyle. Wie pan, urodziliśmy się w Polsce, tak? W kraju katolickim, ale równie dobrze moglibyśmy się urodzić, nie wiem, w Turcji albo w Ameryce i wtedy byśmy być może wierzyli w coś kompletnie innego. Zaraz. Pani mówi... Wierzę w to, że jest jakaś energia, która nas prowadzi. Tak. Czyli pani wierzy w Boga? Niekoniecznie. Wie pan co, nie lubię nazywać Boga i nadawać mu imienia. Bóg może być pod różnymi postaciami. No dobra, możemy powiedzieć, że dla mnie Bóg jest energią. Bóg jest energią. Może być. A nauka Chrystusa podoba się pani czy nie? To w takiej kwestii światopoglądowe. Myślę, że jestem z nielicznych osób, które nie wierzą, a które przeczytały Biblię. A te osoby, które mówią, że są chrześcijanami, które wierzą w Boga, bardzo często Biblii nie czytały. Natomiast Biblia jest bardzo ciekawą lekturą i polecam wszystkim. A mówi pani, że nie to zależy, jeżeli chodzi o naukę Chrystusa. Co się pani nie podoba? Nie podobało mi się okrucieństwo na przykład. Chrystusa? Oczywiście, że tak. W którym momencie? Jeden jest taki moment. Wie pan, no chrześcijanie mają za uszami, tak? Zdobywanie innych narodów. Ale Chrystusa chyba nie należy za to winić. Nie, ale do Chrystusa generalnie nic nie mam. Raczej jest dla mnie osobą, był osobą. Powiedzmy, że dużo dobrego zrobiła i tyle. Ale ja bym nie wystawiała go na piedestał. Po prostu. Nie wystawiałaby go tak. Na piedestał. To już ja tu z panią nie zgodzę, ale zostawmy to. Należę do wspólnoty kościoła katolickiego, mam prawo do kościoła wejść, tak teraz mówi pani poseł. Ja przypomnę, że podczas mszy 25 października w toruńskim kościele pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła pani Scheuring-Wielgus weszła w trakcie nabożeństwa do kościoła razem ze swoim mężem, podeszli pod ołtarz. I tam pokazywali w jednym preaborcyjne transparenty. Kobieto, sama umiesz decydować oraz kobiety powinny mieć prawo decydowania, czy urodzić, czy nie, a nie państwo w oparciu o ideologię katolicką. No mamy bardzo fajne 2 artykuły kodeksu karnego. 195. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej podlega grzywnie. Karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 i artykuł 196. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie. Karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ciekawe, z którego w tej sprawie będzie łatwiej skorzystać. Pani Małgorzata Sprzyny, kłaniam się pani Małgosiu, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Oj, ale pogłos mi leci. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. No nie będę na temat tej pani się wypowiadać, bo gdyby nie było jutro Wigilii, to pewnie bym głos zajęła. To szkoda słów, bo to takie kocopały, co ta kobieta opowiada, to przecież się w głowie nie mieści. Ja myślę też i o pani Janinie Ochojskiej. Bo powiem tak, dużo różnych rzeczy naopowiadał zawsze Ryszard Petru,
że można by było zrobić encyklopedię z jego wypowiedzi, ale w jednym to trafił jak w dziesiątkę na tarczy, że głowa psuje się od góry. I powiem tak do Europejki polskiego pochodzenia Janiny Ochojskiej, bo wszyscy PO-sie i te wszystkie baldy i inni tam z tego, dawniejszy PZPR, to oni są Europejczykami polskiego pochodzenia. Więc powiem tak, niech pani obywatelko europejska, niech pani tak nie szafuje tymi ruskimi, bo w Polsce był tak do niedawna jeden taki, o którym Putin mówił, że to jest nasz człowiek w Moskwie, nasz człowiek w Warszawie i dał dyla do Brukseli i jest bardzo blisko pani. A jeszcze kanclerka Merkel z tym ruskim robi geszefty, także żeby pani tak za szybko nie mówiła, bo to się może dla pani źle skończyć. A jeszcze powiem tak, jak pani chce niezależny, to pani może załatwić z Ursulą von der Leyen, ona była szefem Bundeswehry, to może ci niezależni z Bundeswehry przyjadą, a z Macronem niech pani załatwi legię cudzoziemską. To będą pilnować tych szczepionek. To tak by było najlepiej. Jeszcze chciałabym powiedzieć o PSL-u, ale że mam dużo do powiedzenia i musiałabym zacytować jeden taki brzydki przytyk do pana profesora Czarnka, który powiedział, Zgorzelski by się tak wymądrzał kiedyś w internecie, ale nie chcę tego mówić, jutro jest Wigilia, więc panu redaktorowi, jego rodzinie, wszystkim pracującym w Republice składam spokojnie, mile spędzonych świąt w gronie rodzinnym. Państwu przy telewizorach życzę spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Niech byłby lepszy trochę od tego 2020. Niech się on już kończy, bo naprawdę ciężko jest. Także jeszcze raz wszystkiego Państwu dobrego życzę. Kłaniam się pięknie. Dobranoc. Pięknie dziękuję. Tych pracujących w Republice to tak ze trzech jest, bo reszta to się moim zdaniem obija, ale no dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj Der Onet zrobił coś niesamowitego, naprawdę. Na froncie w obozie pod okupacją, najsmutniejsze święta Bożego Narodzenia, artykuł pod takim tytułem został dzisiaj opublikowany na portalu Der Onet. W tym artykule napisali, że czas wojny zniszczył piękną tradycję rodzinnego świętowania. Już w pierwsze wojenne święta w 1939 roku wiele polskich rodzin zostawiło na wigilijnym stole nie jedno, a kilka nakryć dla spóźnionych gości. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że zilustrowano ten artykuł zdjęciem, które przedstawiało, możemy to pokazać Państwu, które przedstawiało żołnierzy Wehrmachtu w czasie Wigilii w jednym z bunkrów polowych na froncie wschodnim. Oczywiście spowodowało to szereg komentarzy. Jaka kompromitacja Onetu? Co się z wami dzieje? Mordercy przedstawiani jako zasmuceni ludzie obchodzący święta Bożego Narodzenia, naród narkomanów i morderców, żenujące. Tak napisał były poseł Kukiz 15 Tomasz Jaskuła. Nie lubię nagonki na media, że niemieckie takie owakie, ale ilustrować tekst o smutnych świętach smutnymi niemieckimi żołnierzami, którzy skąpali Europę i świat we krwi, to jest dla mnie skandal, brak wyobraźni do kwadratu. Tak z kolei napisał Artur Kiełbasiński. W Onecie wracają do wspomnień założycieli koncernu, skwitował Wojciech Biedroń z portalu Braci Karnowskich w Polityce. Na Twitterze też się odezwał europoseł Dominik Tarczyński. Onet przekroczył wszelkie granice. To plucie w twarz Polakom, większej perfidnej manipulacji niż ilustrowanie świąt zdjęciem smutnych Niemców, w cudzysłowie, wyobrazić sobie nie można. Wyobraźmy sobie, że taki tekst powstaje w Izraelu. Co by się stało z takim medium? No co by się stało z takim medium? No jesień średniowiecza to jest... To jest to, co by ich spotkało na pewno. Tam ostatecznie Der Onet, proszę Państwa, zmienił zdjęcie najpierw, potem cały ten tweet z tym artykułem usunął. No ale to nie powstrzymało tych komentarzy i trudno się dziwić, że ludzi szlak trafił. I wtedy zareagował redaktor naczelny Bartosz Węglarczyk na oficjalnym koncie Onetu na Twitterze. Pojawił się taki wpis zawierający
No chyba przeprosiny, ja wiem. Tam napisali tak. Tekst na froncie w obozie pod okupacją najsmutniejsze święta Bożego Narodzenia nie powinien się był ukazać w Onecie. Przepraszam w imieniu swoim i redakcji Onetu. Spokojnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu. Nie ma sensu tego komentować. Moim zdaniem całkiem niepotrzebnie oni to skasowali. Po co? Nie trzeba się wstydzić swoich korzeni. Dajcie spokój, no. Tak to przynajmniej wszyscy wiedzą, jak jest. My jesteśmy Polacy, wy jesteście i tak dalej. I już. Bardzo sprytnie i świątecznie też się właśnie zachowała wyborcza, o której już dzisiaj wspominałem, która zamieściła... Znaczy nie zamieściła, ona rozsyła swoim czytelnikom takie życzenia, do których jest dołączony wierszyk literaturoznawcy, byłego sekretarza Wisławy Szymborskiej Michała Rusinka. Ten wierszyk brzmi tak. Może to i świąt namiastki, ale zamiast jednej gwiazdki, gwiazdek dziś aż 5+3, nad głowami nam się skrzy. Chodzi o to, że te 5 gwiazdek i 3 gwiazdki to jest te 8 gwiazdek, które oznaczają to, co Państwo wiedzą na J, że chodzi o PiS. Gwiazdek 5+3, tę zagadkę rozwiązał Piotr Trudnowski. Och, jaki błyskotliwy i pomysłowy, 5+3, czaicie, święta, gwiazda, gwiazdki, je... PiS, ha, 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 panie Rusinku, ja się żenuję, tak napisał na Twitterze Piotr Trudnowski. Ale takie bardzo świąteczne życzenia nawet poruszyły polityków Platformy. Tak, przyznaję, trochę niesmaczne, tak to skomentował Bartłomiej Sienkiewicz. No następnie, broniąc Tuska, napisał były minister, tak, przyznaję, trochę niesmaczne, trochę, ale mam pytanie, czy równie się pan oburzał przed 2015, kiedy prawica w 1000 komunikatów pisała, że Tusk zamordował razem z Rosjanami Lecha Kaczyńskiego? Nie? To po co teraz ten oburz? Czasami to tak bym chciał powiedzieć, no ale nie wypada, bo to właśnie my się jednak czymś od nich różnimy, to po pierwsze, a po drugie... Te święta przed nami, co sobie będziemy psuli nastrój. Ja bardzo uprzejmie Państwu dziękuję za wszystko. Błogosławionych świąt, zdrowia, spokoju, pieniędzy i tak dalej. A już za chwilę zapraszamy na wyjątkowy film Chcieć to móc. Kłaniam się.